Dziękuję Marcinie. Troszeczkę w związku z tym muszę skrócić wstęp, bo sama miałam się przedstawić, ale w takim razie tylko dodam jedną informację, która być może wyda się Państwu ciekawa z punktu widzenia tej prezentacji. Otóż zainteresowałam się imigracją nie tylko dlatego, że przetłumaczyłam tę książkę, do której nabycia oczywiście bardzo zachęcam, ale też zawodowo pracuję z imigrantami, ponieważ pracuję w dużej firmie informatycznej, która sprowadza do Polski między innymi osoby, które będą później zatrudniane jako specjaliści z rynku informatycznego, więc jest to mi temat, powiedziałabym, wyjątkowo bliski. No dobrze, i wracając, być może na początek dobrze by było przedstawić Państwu jakiś plan. Chciałabym to wystąpienie podzielić na zasadniczo trzy części. Po pierwsze, na początku chciałabym się odwołać do samej książki, która jest bardzo obszerna i porusza tak naprawdę wiele wątków. To, na czym ja chciałabym się skupić, to tak naprawdę to, jakie mamy obawy wobec imigracji, wobec imigrantów. Można wyróżnić, powiedzmy, 4-5 rodzajów takich obaw. Po pierwsze, obawiamy się, jak imigranci wpłyną na poziom przestępczości w kraju, który ich przyjmie, w krajach, których ich będą przyjmować. Druga kwestia to wpływ imigrantów na rynek pracy. Trzecia to jest kwestia asymilacji kulturowej bądź asymilacji politycznej. Jak bardzo imigranci często z zupełnie odmiennych kultur przystosują się do życia, czy naprawdę nie zagrażają naszej integracji kulturowej. I ostatnia kwestia to jest kwestia obciążeń fiskalnych imigracji. Natomiast ja ze względu na czas skupię się na tych dwóch pierwszych aspektach, czyli na przestępczości i na wpływie na rynek pracy. Te dwa zagadnienia chciałabym, powiedzmy, na tyle, na ile mi pozwoli czas, omówić szczegółowo, odwołując się i do Kaplana, ale też do badań, które znalazłam niezależnie jak gdyby od tej książki, ale dla których ta książka była inspiracją. I na pewno chciałabym się też odwołać do czegoś, co zapewne Państwa również ciekawi, czyli do tego, jak ta sytuacja będzie wyglądała w Polsce. I na początku taka drobna uwaga metodologiczna. W moim wystąpieniu będę używała dwóch terminów. Po pierwsze, imigrant, czyli to jest osoba urodzona za granicą. To jest bardzo szeroka definicja, ale taka jest powszechnie uznana. I drugi termin to jest uchodźca. Uchodźca to jest osoba szukająca azylu ze względu na ryzyko prześladowań, ze względu na to, że w jej rodzimym kraju na przykład dzieje się jakiś konflikt wojenny, bądź też, nie wiem, ze względu na swoje preferencje seksualne może być prześladowana. Natomiast, co istotne, w badaniach raczej się nie wyróżnia. Raczej uchodźcy są zaliczani do imigrantów. Dla mnie jest to istotne rozróżnienie, chociażby dlatego, że wpływa to jednak na wyniki badań. Ale o tym, w jaki sposób, to za chwilę. Tak jak mówiłam, najpierw chciałabym się zająć przestępczością i po pierwsze przybliżyć Państwu, w jaki sposób wyglądają w ogóle badania dotyczące przestępczości. Po pierwsze, na pewno bada się takie proste zależności, czy napływ imigracji może spowodować zwiększenie ilości przestępstw. Jeżeli już powoduje zwiększenie ilości przestępstw, to też powinniśmy się zastanowić, jakie to są przestępstwa, czy to są na przykład ciężkie przestępstwa typu zabójstwa, napady, czy też może to są przestępstwa, które nazwijmy przestępstwami lżejszego kalibru, nie wchodząc tutaj ściśle w terminologię prawniczą. Czyli na przykład jakieś kradzieże, drobne napady rabunkowe. I tutaj mamy problem, ponieważ oczywiście mamy dużo źródeł w literaturze anglosaskiej dotyczącej i wpływu imigrantów na przestępczość, i wpływu imigrantów na rynek pracy. Natomiast mamy odmienne terminologie prawnicze ze względu na odmienny systemy prawa, więc na to też trzeba uważać. Natomiast tutaj nie będę wchodzić w szczegóły. Wreszcie kolejną kwestią jest to, czy imigranci nie tylko wpływają na przestępczość poprzez to, że mogą po prostu popełniać jakieś przestępstwa, ale to czy też mają pośredni wpływ na poziom przestępczości u rodzimych mieszkańców. Chodzi o to, że na przykład imigranci przybywający, zwłaszcza
ci o niskich kwalifikacjach mogą konkurować na rynku pracy z rodzinnymi pracownikami o równie niskich kwalifikacjach. I te osoby na rodzinnym rynku pracy w wyniku utraty pracy mogą się zdecydować na rozpoczęcie działalności przestępczej, więc to jest kolejna kwestia. I wreszcie kwestia tego, czy przestępczość wzrasta, bo na przykład sami imigranci nie są atakowani, na przykład przez ludność rodzimą, więc jak Państwo widzicie, tutaj aspektów jest bardzo wiele. Wreszcie to, co jest ważne, czy są jakieś zmienne, które wpływają, mogą wpływać na wyniki badań. I tak na przykład na pewno czymś takim jest miejsce zamieszkania imigrantów. Czy to są rejony, które już mają wyższy poziom bezrobocia i zwiększony poziom przestępczości? Czy to nie będzie w jakiś sposób wpływało na późniejsze wyniki badań? Wreszcie kwestia dotycząca regulacji imigracji. No, w Europie nie mamy tutaj aż takiego doświadczenia jak Stany Zjednoczone, ale Stany Zjednoczone, kraj, który nam się kojarzy jako kraj otwartych granic, to był kraj, który przechodził wiele różnych faz, więc tak naprawdę nawet w Stanach Zjednoczonych trudno wyróżnić taki długi okres, w którym obowiązywałyby jednolite regulacje. I wreszcie trzecia rzecz, co może wpływać na wyniki badań, dosyć istotne, zwłaszcza w kontekście uchodźców, czyli czas oczekiwania na dopuszczenie na rynek pracy oraz wysokość świadczeń socjalnych, które są przyznawane uchodźcom najczęściej, ale czasami też imigrantom. I wyniki. Najpierw chciałabym się odwołać do tych wyników ze Stanów Zjednoczonych. Takim chyba najbardziej widocznym aspektem pozytywnego wpływu imigracji na poziom przestępczości, a w zasadzie na jej spadek, jest tak zwany współczynnik inkarceryzacji, czyli liczba osób, które są osadzone w więzieniu na 1000 mieszkańców. I tak dla obywateli naturalizowanych, czyli nie takich, którzy się urodzili w danym kraju, tylko przyjęli obywatelstwo już jako dorośli, po spełnieniu szeregu wymogów i kilkunastu latach najczęściej mieszkania w tym kraju, ten wskaźnik wynosi 1,5 osoby na 1000 osób. Wskaźnik dla samych obywateli, dla rodzimych mieszkańców wynosi znacznie więcej, bo jest to 7 osób na 1000 osób. Czasami nieco gorzej wyglądają te wskaźniki w przypadku nieobywateli, czyli osób, które nie są jeszcze obywatelami, przybyły dopiero do Stanów Zjednoczonych. Tutaj ten wskaźnik jest bardzo zbliżony do poziomu dla rodzimych mieszkańców, mniej więcej 6-7 osób na 1000. Natomiast co ciekawe, jest on zdecydowanie zawyżony ze względu na to, że wlicza się tam osoby, które bezprawnie przekroczyły granicę, czyli one znajdują się w więzieniu nie ze względu na jakieś poważniejsze przestępstwa bądź wykroczenia, ale głównie ze względu na to, że ominęły oficjalne punkty graniczne. Natomiast to jest to, o czym pisze Kaplan. I zapewne Państwo możecie mieć jakieś wątpliwości, być może to są jakieś fragmentaryczne badania, więc sprawdziłam też inne badanie i tak naprawdę tutaj tych badań jest cały szereg. Przeprowadzono badania w dużych metropoliach amerykańskich, badano też miasta spisowe, bo w Stanach Zjednoczonych spis powszechny prowadzi się w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych. Są badania przekrojowe, jednostkowe, są badania czasowe, które sprawdzają zależność od tego, jakie regulacje w danym okresie obowiązywały i czy one przypadkiem nie skrzywią nam w wyniku badań, że na przykład okaże się, że w latach 60. weszła regulacja w Stanach Zjednoczonych, która preferowała imigrantów o wysokim wykształceniu, ewentualnie krewnych osób, które już przybyły do Stanów Zjednoczonych. I czy przypadkiem na przykład takie osoby nie zakrzywią nam w wyniku badań, no bo to są osoby, które potencjalnie być może by popełniały mniej przestępstw. I ogólnie okazuje się, że imigracja raczej w Stanach Zjednoczonych nie ma pozytywnego wpływu na przestępstwa, niezależnie od tego, czy to są przestępstwa cięższe, właśnie, czy są to zabójstwa, ale też jakieś drobne kradzieże.
To znaczy nie przyczynia się do wzrostu tej przestępczości. Co więcej, może się okazać, że te miejsca, które są zamieszkiwane przez imigrantów, są znacznie bezpieczniejsze. Chociażby ze względu na to, że tam są bardziej, nie wiem, tradycyjne wartości panują. Imigranci są osobami, które są, no ze względu na to, jak są traktowani przez system, tworzą silne, intensywne więzi rodzinne, ale też więzi ze znajomymi. I to może też na pewno wpływać na poziom bezpieczeństwa. No i na pewno zapytacie Państwo, no okej, no Stany to Stany, a być może warto by było się przyjrzeć Europie. I faktycznie są badania dla Europy, między innymi ja przyjrzałam się akurat Wielkiej Brytanii oraz Włochom. I badania brytyjskie są o tyle ciekawe, że tam przebadano dwie fale imigracji. Pierwszą taką dużą falę imigracji w latach 90. XX wieku, po dużych konfliktach, między innymi w Afganistanie i w Iraku. I to była fala głównie uchodźców. I druga fala, która została przebadana, to była fala po 2004 roku, czyli po rozszerzeniu Unii Europejskiej, kiedy to na wyspy przybyli między innymi obywatele polscy. I co się okazuje? Jeżeli chodzi, a i przepraszam, jeszcze w tych badaniach wyodrębniono faktycznie, jaki jest wpływ na przestępczość u uchodźców i imigrantów osobno. I jeżeli chodzi o imigrantów, to te wyniki są zasadniczo bardzo podobne do tych ze Stanów. Nie ma żadnych pozytywnych zależności, jeżeli chodzi o zwiększenie się liczby imigrantów, a podwyższeniem poziomu przestępczości. W przypadku uchodźców jest taka drobna zależność, mianowicie może się pojawić więcej kradzieży. I tutaj tak naprawdę ten wpływ nie jest tak duży, dlatego że tak naprawdę uchodźcy, z tych badań, które tak jak mówię, znalazłam, wynika to, że uchodźcy to mniej więcej ich udział w kradzieżach to jest około 4%, natomiast sam udział kradzieży w ogóle przestępstw to jest 2,7%, czyli ten wpływ nie jest jakiś nadzwyczajnie duży. To, co jest dosyć istotne i to, co Państwu wcześniej zasygnalizowałam, to jest to, że uchodźcy nie od razu po wpuszczeniu do kraju są dopuszczeni na rynek pracy. I tak w Wielkiej Brytanii ten okres na początku trwał 6 miesięcy, kiedy te osoby nie mogły podjąć żadnej pracy zarobkowej, otrzymywały jakąś drobną zapomogę socjalną. Następnie ten okres został wydłużony do 12 miesięcy, ale realnie ten okres, kiedy jest rozpatrywany wniosek i ta osoba jest dopuszczona do rynku pracy, może nawet potrwać 2 lata, więc istnieje ryzyko, że faktycznie uchodźcy mogą decydować się na podejmowanie działalności przestępczej, głównie ze względu na to, że po prostu nie mają możliwości podjęcia legalnej pracy. Jeżeli chodzi o Włochy, to ten wynik, tak jak mówiłam, też jest podobny. Jest niewielka pozytywna korelacja pomiędzy uchodźcami, a pomiędzy przestępstwami majątkowymi, czyli właśnie między innymi kradzieżami. Natomiast nadal ten odsetek tego rodzaju przestępstw jest naprawdę niewielki na tle przestępstw w ogóle. Niestety, jeżeli chodzi o Polskę, to pomimo tego, że tak naprawdę mamy do czynienia ze zwiększoną falą migracji, mniej więcej, nie wiem, od 7-8 lat, nie mamy takich badań. A o tym, dlaczego nie mamy takich badań, to też za chwilę Państwu wytłumaczę. Teraz chciałabym Państwu pokrótce powiedzieć, jaki jest wpływ imigracji na rynek pracy i tak jak w przypadku przestępczości, chciałabym Państwu powiedzieć, jakie założenia są istotne przy prowadzeniu tego rodzaju badań. Czy po pierwsze, czy na przykład ogólnie wpływa na pojawienie się imigrantów na rynku pracy, nie zwracając uwagi na to, jakie oni mają kwalifikacje, czy też wręcz przeciwnie, będziemy to różnicować w zależności od tego, czy mamy do czynienia z osobami nisko wykwalifikowanymi, czy też wysoko wykwalifikowanymi. I okazuje się, że ten wpływ może być inny. A kwestie, które na pewno są istotne, to na przykład, czy na pojawienie się imigrantów nie wpłynie w negatywny sposób na rynek pracy poprzez obniżenie poziomu technologicznego. Chodzi o to, że firmy, które zatrudniają osoby
potencjalnie niższych kwalifikacjach mogą się decydować na starsze technologie po to, żeby dostosować je do poziomu swoich pracowników. I wreszcie coś, co też zasygnalizowałam wcześniej, czyli czy ten rynek, wpływ imigracji na rynek pracy to jest wpływ na przykład na zatrudnienie u ludności rodzimej, czy na przykład ze względu na właśnie na konkurowanie o różnego rodzaju stanowiska pracy, ludność rodzima nie będzie traciła pracy na rzecz imigrantów, gdzie istnieje takie założenie, że ci imigranci będą na przykład niżej opłacani, więc dlatego będą stanowili taką efektywną konkurencję dla ludności rodzimej. I tutaj ponownie odwołam się do wyników ze Stanów Zjednoczonych, ale też tym razem mamy też jakieś wyniki dla Polski. No i tak, tak jak mówiłam na początku, dobrze by było na początku zawsze się zastanowić, czy mamy do czynienia z osobami o wysokich czy też niskich kwalifikacjach. Teoretycznie powinna być jakaś widoczna różnica na niekorzyść osób nisko wykwalifikowanych. Chodzi o to, że jakoś rynek jest w stanie przyjąć osoby wysoko wykwalifikowane i nie ma to jakichś negatywnych reperkusji na sytuację osób o wyższych kwalifikacjach zawodowych. Natomiast w przypadku osób nisko wykwalifikowanych czy też niżej wykształconych może się pojawić sytuacja, że faktycznie rodziny i mieszkańcy otrzymają, stracą pracę. Natomiast ta teza z reguły nie znajduje potwierdzenia w badaniach empirycznych. Jeżeli znajduje, to jest efekt bardzo krótkotrwały i wreszcie istnieje bardzo proste remedium. Otóż nawet jeżeli ci rodzimi mieszkańcy mieliby stracić pracę, to oni sami mogą wyemigrować tak naprawdę, a ci te osoby, które zostaną, ich płace zostaną wyrównane. Chodzi o to, że nie będzie ze względu na mniejszą podaż pracy, te płace będą wyższe. Mogą wyemigrować w ramach Stanów Zjednoczonych, niekoniecznie na inny kontynent albo do innego kraju. Jest na pewno pozytywny aspekt związany z zatrudnieniem imigrantów. Otóż imigranci na pewno konsumują różnego rodzaju dobra i usługi, co skutkuje zwiększonym popytem. Zwiększa się też podaż dostępnych dóbr i usług. Wreszcie jest taka sytuacja, że ludność rodzima może wykorzystać sytuację związaną z napływem imigrantów do podwyższenia swoich kwalifikacji i do awansu takiego i pod względem zarobków i pod względem statusu. Może to wynikać z tego, że na przykład osoby, które przedtem się zajmowały jakąś pracą fizyczną, mogą zatrudnić do wykonywania tej pracy imigrantów, którzy będą za nich wykonywali tę pracę, natomiast oni sami będą się zajmowali reklamowaniem tychże usług, bądź też działalnością zarządczą. I wreszcie jest taka ciekawostka, za którą dziękuję Rafałowi Trzeciakowskiemu. Mianowicie okazuje się, że imigranci obniżają koszt prac domowych, takich jak opieka nad dziećmi, sprzątanie czy też ogrodnictwo. No, chodzi o to, że to są ze względu na niskie kwalifikacje, to są często prace podejmowane przez imigrantów. I to ma bardzo pozytywny wpływ na rynek pracy dla rodzinnych mieszkańców, ponieważ ułatwia im powrót na rynek pracy i zwiększa wręcz podaż pracy, a w szczególności jest to szansa dla wysoko wykształconych kobiet, które mogą powrócić do wykonywania pracy zawodowej, jeżeli tylko mają tradycyjny model rodziny i mają problem ze znalezieniem opieki nad dziećmi, albo wręcz może się przyczynić do decyzji o powiększeniu rodziny ze względu na to, że mają zapewnioną opiekę nad tymi dziećmi, a same mogą też pracować. No i dobrze, teraz Polska. I tutaj mam dla Państwa takie pytanie na początek. Dam Państwu kilka danych i będzie zagadka. Tak jak wiemy wszyscy, populacja Polski to obecnie jest 38 milionów osób, a osoby zatrudnione to jest około 17 milionów osób według badań aktywności ekonomicznej ludności. I jak Państwo sądzicie, jaki jest wskaźnik zatrudnienia osób produkcyjnych, jeżeli chodzi o Polaków i jaki jest odpowiednio taki wskaźnik dla obcokrajowców w wieku produkcyjnym w Polsce? Proszę?
Aż tak dobrze nie. A u Polaków? 68? Proszę? Nie, nie, aż tak źle nie jest. No dobrze, to w takim razie, skoro już mamy odpowiedzi, to tak, ja tutaj się posługuję danymi Eurostatu i to są dane za ostatnie dwa kwartały, za kwartał pierwszy i drugi 2021 roku. I w kwartale pierwszym ten odsetek dla Polaków wynosił 69,1, a w drugim kwartale 69,9, czyli powiedzmy około jest to 70% osób zatrudnionych w wieku produkcyjnych. Dla obcokrajowców ten wskaźnik był wyższy i to było 72% odpowiednio i później 82,7, czyli dążymy do tych 90%, a miejmy nadzieję, że nawet 100. Czyli mamy już odpowiedź na to, że no, jakby to powiedzieć, o imigranci niekoniecznie przyjeżdżają, żeby korzystać z socjalu, ale też po to, żeby pracować. Natomiast to są takie bardzo optymistyczne, mam nadzieję, przynajmniej dla mnie, wyniki. Natomiast ogólnie to, o czym wspomniałam wcześniej, Polska ma dosyć skromne dane dotyczące rynku imigracji, ponieważ te badania, które powołałam się wcześniej, czyli badania aktywności ekonomicznej ludności, uwzględniają imigrantów, o ile oni przebywają na terenie Polski powyżej roku. A w Polsce jednak znacząca większość imigrantów, bo 70%, a to są niewykwalifikowani pracownicy fizyczni i to są osoby, które są sezonowo zatrudniane, czyli ten okres, kiedy pojawiają się w Polsce, z reguły wynosi poniżej roku. Jeżeli chodzi o osoby wysoko wykwalifikowane, to jest 12%, no i później mamy odpowiednie wskaźniki jeszcze dla wysoko wykwalifikowanych, ale nadal pracowników fizycznych i dla jakiegoś niższego personelu specjalistycznego w biurze. Natomiast to, co jest istotne, pomimo tego, że nadal w tej chwili mamy przewagę imigracji sezonowej, a to powoli następuje taka transformacja, przejście od tej imigracji krótkookresowej do migracji osiedleńczej. I w tej chwili już 53% imigrantów, którzy przebywają w Polsce, przebywają z rodziną, czyli przynajmniej ze współmałżonkiem bądź współmałżonką. I już w 2020 roku mamy ponad 60% osób, które przyjechały do Polski przynajmniej przed 4 laty, ewentualnie troszeczkę później, natomiast ostatni ich pobyt trwał ponad rok, czyli decydują się na znalezienie bardziej stabilnej pracy. Takie dane jeszcze dotyczące, w jaki sposób są imigranci zatrudniani, otóż z reguły to są krótkoterminowe umowy, są tak zwane oświadczenia pracodawców, na podstawie których te osoby mogą być zatrudnione. I taka ważna informacja w kontekście tego, czy ci imigranci nie stanowią zagrożenia dla Polaków. Otóż według NBP nie ma raczej istotnych różnic, bo to Narodowy Bank Polski akurat prowadzi między innymi badania ankietowe dotyczące imigracji. Nie ma dużych różnic pomiędzy wysokością płac imigrantów a płacami ludności rodzimej. Jeżeli takie różnice są i one są na niekorzyść imigrantów, czyli oni mają ewentualnie odrobinę niższe pensje, to wynikają one raczej z obniżonych kwalifikacji, a ewentualnie z jakichś trudności językowych. Natomiast to, co jest ciekawe, to ogólnie imigranci pracują troszeczkę dłużej niż ludność rodzima. Normą jest to, że tydzień pracy wynosi 45 godzin, a nie 40. I taki wniosek, że skoro już widzimy takie pozytywne trendy i pozytywny wpływ Polski na gospodarkę, to być może należałoby ułatwiać migrację osiedleńczą, a tymczasem no, w Polsce nie jest z tym tak dobrze. W tej chwili systematycznie wydłuża się czas oczekiwania na zezwolenie na pobyt stały, ponieważ oczywiście jeżeli chcemy przyjechać do Polski i podjąć pracę, to musimy mieć najpierw wizę, potwierdzenie od pracodawcy, a później jak już przyjeżdżamy do Polski, to staramy się o kartę pobytu. I taka karta pobytu standardowo ponoć czeka się na nią około 6 miesięcy, natomiast ten czas może się wydłużyć do ponad roku. Tutaj gwiazdą, jeżeli chodzi o czas oczekiwania, to jest na pewno Wrocław, bo to tam nawet 1,5 roku może osoba czekać na kartę pobytu.
Być może nie wydaje się to Państwu istotny problem, ale jest to istotny problem, ponieważ osoby, które nie mają karty pobytu, mogą mieć trudności z taką prostą czynnością, jak chociażby założenie konta bankowego. Stosunkowo niewiele banków pozwala na założenie konta bankowego, jeżeli nie ma się właśnie tejże karty. Taką pozytywną zmianą na pewno jest program, który został wprowadzony kilka miesięcy temu, Poland Business Harbor, który jest skierowany również dla specjalistów z rynku IT. On dotyczy w tej chwili 6 krajów: Białorusi, Ukrainy, Rumunii, Rosji, Armenii i Gruzji. I tutaj największym jego plusem jest to, że pozwala on ze względu na ograniczenie regulacji i procedur na skrócenie czasu relokacji danego pracownika, czyli on może dostać od momentu otrzymania oferty pracy do momentu pojawienia się w tejże pracy, mija tylko 1,5 miesiąca. W czasach pandemicznych dla pozostałych krajów ten okres się wydłużył do 4-5 miesięcy. Wydaje mi się, że to wszystko. Dziękuję.